Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Ociepl swój dom na zimę. Tylko teraz super promocja. Wełna Klimoul, grubość 10 cm, cena 7,90 za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Świąteczna promocja w sklepie Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię srebrną i złotą u nas kupisz najtaniej. Srebro nawet za połowę ceny, złoto o 40% taniej. Złote i srebrne celebrytki z 30% rabatem. W świątecznej promocji srebrną bransoletkę otrzymasz za złotówkę. Warto skorzystać. Poniedziałek, 11 grudnia, Agnieszka Gierz, witam i zapraszam na magazyn miejski, a zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. Bójka zakończona śmiercią 31-letniego mężczyzny. Pili alkohol, oddał mu po prostu i ten uderzył. Ale co oddał? Oddał mu z bańki po prostu w głowę, nieszczęśliwy wypadek. Finał szlachetnej paczki. Kaliszanie podarowali prezenty za ponad 160 tysięcy złotych. W tym roku 34 rodziny mamy, w których występują osoby niepełnosprawne, a 15 rodzin, w których są osoby starsze. Materiałów spożywczych, przemysłowych, kołdry, wózki, pralka zaraz przyjedzie. Żywa choinka, na co zwracać uwagę przy zakupie? Walory zapachowe jodły są jednak znikome. Świerk, polski świerk pachnący jest najbardziej intensywnie pachnący. Co wydarzyło się w kamienicy przy ulicy Górnośląskiej? Na to pytanie szukają odpowiedzi policjanci i prokuratorzy. Wczoraj doszło do bójki dwóch mężczyzn. Jeden z nich nie żyje. Według świadków 31-latek upadł od jednego ciosu i zmarł. To było spokojne niedzielne przedpołudnie na podwórzu kamienicy numer 18 przy Górnośląskiej. Ciszę przerwał dźwięk syren, pogotowie i dramatyczna walka o życie młodego mężczyzny. Bardzo długo reanimowali, bardzo długo, no nie udało się, no bardzo, bardzo i tam i tlen i widziałam tą kroplówkę, bo tam do góry nie byłam i te wstrząsy i tą adrenalinę, także no reanimowali długo, no ale i to co tak z daleka było, słuchaj, to tak i wracał i odchodził, i wracał i odchodził, nie, no, a co tam się stało to. Między dwoma lokatorami doszło do awantury i bójki śmiertelnej w skutkach. Sąsiedzi popili je razem. Ten mu oddał, ten Łukasz, co ten wcześniej był, po prostu pili alkohol, oddał mu po prostu i ten uderzył. Ale co oddał? No, oddał mu z bańki po prostu w głowę, nieszczęśliwy wypadek po prostu. No i takie jedno uderzenie śmiertelne. No śmiertelne właśnie. Historia jest zagadkowa, a służby na tym etapie śledztwa mówią niewiele. Prokuratura rejonowa w Kaliszu wszczęła i nadzoruje śledztwo w sprawie zgonu młodego mężczyzny, do którego doszło w dniu wczorajszym w jednej z kaliskich kamienic. Ze wstępnych, co należy podkreślić, ustaleń wynika, że w dniu wczorajszym około godziny 11 zmarły 31-latek wszczął tutaj awanturę na korytarzu kamienicy z 38-latkiem oraz jego 33-letnią partnerką. Awantura ta następnie przerodziła się w szarpaninę. Wezwany przez 33-latkę patrol policji stwierdził zgon mężczyzny. Kluczowa w wyjaśnieniu sprawy będzie sekcja zwłok zmarłego. Na podstawie jej wyników śledczy ustalą, czy mężczyzna, który miał uderzyć zmarłego, usłyszy zarzuty i jakiej treści. Kolejny wypadek z udziałem pieszego w Kaliszu na przejściu dla pieszych na ulicy Budowlanych. 30-letni kierowca potrącił mężczyznę. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.
Do wypadku doszło o 6:45 na przejściu dla pieszych na ulicy Budowlanych przy Mleczarni. Przed przejściem zatrzymał się kierowca ciężarówki jadący od strony Polnej. Mężczyzna wszedł na pasy, a od strony ulicy Częstochowskiej jechał osobowy Hyundai i wjechał wprost na pieszego. Relacjonuje nam kierowca ciężarówki. Siła uderzenia była tak duża, że pieszy wybił głową szybę w aucie, a sam został częściowo zakleszczony pod kołami osobówki. Wyciągali go świadkowie wypadku. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. 30-letni kierowca Hyundai'a na kaliskich tablicach rejestracyjnych był trzeźwy. Ulica Budowlanych przez kilkadziesiąt minut była zablokowana. Sprawa wypadku trafi do sądu. I przenosimy się do regionu. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Wielowieś w powiecie ostrowskim. Siła wybuchu była tak duża, że uszkodzone zostały dwie ściany budynku. Do szpitala z poparzeniami ciała trafiła 89-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło około 8:30 w Wielowsi przy ulicy Zielonej. W czasie wybuchu w domu przebywała 89-letnia kobieta z 10-letnim chłopcem. Dziecko nie odniosło obrażeń. Starsza kobieta ma poparzone ciało, twarz, szyję i dłonie. Została zabrana do szpitala. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. W domu korzystano z butli z gazem. Siła wybuchu była tak duża, że zniszczyła zewnętrzne ściany domu. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Dom nie będzie nadawał się już do zamieszkania. To ogromne przedsięwzięcie i bez pomocy darczyńców i wolontariuszy nie udałoby się. A jednak kolejny rok z rzędu finał Szlachetnej Paczki doszedł do skutku. W sobotę i niedzielę wolontariusze rozwozili paczki do rodzin. Akcja pokazuje nie tylko gest darczyńców, ale i to, jak zmieniają się potrzeby i potrzebujący, którzy liczą na pomoc z powodu niezawinionej biedy. I co macie tam zapakowane? A to nie wiemy, co zapakowane, to się dowiemy u rodziny. Dzieńca. Mamy przede wszystkim rower dla dziewczynki. No i sporo prezentów. Tak, jeszcze, tak. I dużo oprócz paczek. Tego. To już jedna rodzina będzie miała szczęśliwe święta. No oczywiście, na pewno. Nadzieję, na pewno uśmiechnięte. Rower i masa paczek, tak? Masa sprzętu. I dokąd to jedzie? Teraz jedziemy na ulicę Rycerską. Widzimy, że jedni paczki wnoszą, drudzy wynoszą, wydaje się harmider, ale to wszystko jest uporządkowane. Jak to wygląda? Każda rodzina ma swój kod. No, i tak jak tutaj wejdziemy, mamy numerację. Jest numeracja i wedle numeracji wtedy rodzina, wiadomo, komu te paczki przekazujemy. Każdy wolontariusz i każdy darczyńca ma ten sam kod rodziny. Okej. Chyba poduszki też wzięli? Troszkę waży, ale warto. Ile takich paczek pani dzisiaj przeniesie? O Jezu, nie wiem, 20, 30, 10? Dużo. Liczy się nie tylko to, co jest w tej paczce, chociaż no, to są wartościowe dary, ale również jak to jest opakowane, szczególnie dla dzieci, tak? Dbacie o to. Jak najbardziej, jako że to są prezenty świąteczne. Ta Szlachetna Paczka ma być właśnie takim dużym, wielkim prezentem dla rodziny. To też dbamy o to, darczyńcy bardzo dbają o to, żeby to wyglądało rzeczywiście jak prezenty, a więc mamy bardzo dużą niekiedy ilość paczek, bo to jest nawet 20 paczek i każda z nich jest świątecznym prezentem. Teraz właśnie wyjeżdżamy do rodzin, przekazujemy im te paczki i wspólnie z nimi je otwieramy, patrzymy co tam jest, obserwujemy ich relacje. Później też przekazujemy do darczyńców na informacje, jak rodzina reagowała na te prezenty, które dostali. Także jak najbardziej. Często zdarza się, że mamy przez cały rok kontakt z rodzinami i przez cały rok staramy się czasami do nich jeździć, zapraszają nas na herbatę na przykład i pomagamy im i jesteśmy z nimi dłużej niż tylko na okres tej Szlachetnej Paczki. Zgłoszonych było około 100 rodzin, a opieką jest objęte 57 rodzin. I tylu samo jest darczyńców, czyli też 57. Z tej listy osób, które oczekują na pomoc, co można wywnioskować, kim są te rodziny i no, jakie tutaj najczęściej są potrzeby? W tym roku 34 rodziny mamy, w których występują osoby niepełnosprawne, a 15 rodzin, w których są osoby starsze. Wywnioskować można to, że w porównaniu z ubiegłymi latami jest mniej
rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których są dzieci, ale to najprawdopodobniej z powodu tego, że są większe zasiłki na dzieci. Akcja się rozkręca, nawet widać tak marketingowo czy promocyjnie tak. Są balony, jest wesoła atmosfera. I czy przybywa Wam z roku na rok również wolontariuszy, osób, no, których nie trzeba zachęcać czy wyjaśniać, co to jest za akcja? To znaczy, z wolontariuszami właśnie jest ciężko, łatwiej jest z darczyńcami, bo w Kaliszu wszystkie rodziny rozeszły się w 6 dni, czyli znaleźliśmy blisko 60 darczyńców w 6 dni. Wolontariuszy mamy 22, z czego około 10 działa co roku, a 10 jest nowych. No bo to też jest sporo takiej fizycznej pracy, tak. Bo trzeba wszystko spakować. To jest dużo fizycznej pracy, ale też sporo czasu, bo my nie odwiedzamy rodziny tylko jednokrotnie, tylko to są minimum 3 spotkania przed finałem, potem jeszcze po finale idziemy do rodziny i sprawdzamy, jak ta paczka faktycznie pomogła tej rodzinie, czy zmieni swoją sytuację na lepsze. Jesteście w stanie ocenić wartość wszystkich tych darów w złotówkach? To znaczy, darczyńcy wypełniają takie deklaracje anonimowo, mniej więcej szacunkowe liczby i jutro po południu będziemy wiedzieć, jakie to są wartości. Mhm. Ale w tamtym roku około 2,5 tysiąca średnio było paczka na rodzinę. A paczki dla potrzebujących przygotowywały osoby prywatne, ale też firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Po raz szósty do akcji Szlachetna Paczka włączyli się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Fundacji Klucz. Tym razem działacze Samorządnego Kalisza i Fundacji Klucz wybrali dwie rodziny, którym postanowili pomóc. Wybór nie był przypadkowy. Wybieramy rodziny, które są niepełne. Zazwyczaj jakiś samotny rodzic wychowujący. W tym roku mamy babcię z dwoma wnuczkami i niepełną rodzinę z jednym dzieckiem, a z drugim w drodze. Potrzeby tych rodzin były ogromne, dlatego w pojedynkę trudno byłoby im sprostać. Każdy pomagał jak mógł. W formie finansowej, jak i w formie różnych materiałów spożywczych, przemysłowych, kołdry, wózki, pralka zaraz przyjedzie. Także nazbierało się trochę tego wszystkiego. No to są osoby i prywatne, i firmy, i nasze kaliskie restauracje. Samo zebranie darów to jedno, drugie to ich posegregowanie i spakowanie w świąteczne paczki. A to zajęło wolontariuszom całą sobotę. Chętnych do pomocy nie brakowało. Myślę, że jest dużo osób, które chce pomagać i jak co roku mamy bardzo dużo chętnych i działamy. Myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy i w Szlachetnej Paczce, i w innych akcjach się angażują, także jak najbardziej myślę, że tak. Łączna wartość daru dla dwóch rodzin wyceniana jest na około 12 tysięcy złotych. Działacze Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Fundacji Klucz angażują się też na co dzień w pomoc uzdolnionym młodym ludziom, którym nie zawsze warunki finansowe zapewniają rozwój ich talentów. Jak co roku przed Bożym Narodzeniem, to pytanie zaprząta głowę wielu z nas. Choinka żywa czy sztuczna? Ta druga oznacza wygodę, ale i tak wielu wybiera żywe drzewko. A w choinkowej modzie niezmiennie królują świerk i jodła. I najlepiej by były z polskich lasów. Ceny zaczynają się od 100 zł i rosną wraz z wysokością drzewka. Pani się rozgląda za żywą czy sztuczna lepiej? Żywą. No i co pani powie na cenę w tym roku? Droga. Za ładne żywe drzewko trzeba zapłacić. Ceny zaczynają się od 100 zł, górnej granicy praktycznie nie ma. Wszystko zależy od fantazji i zasobności portfela klientów. Są też klienci, którzy potrzebują duże drzewa, piękne i nie pytają też o zakres cenowy. Zwolennicy żywych drzewek dzielą się na tych, którzy preferują jodły. Ja zawsze kupuję jodłę. Jodła, tak? Dlaczego? Bo ona nie opada, tylko po prostu prędzej więdnie, ale jest ładniejsza. Mimo że trochę droższa chyba. Tak, ale jest ładniejsza i nie opada przede wszystkim. Jest problem z głowy z igłami. Ale większość i tak woli świerki. Każde z tych drzewek ma swoje walory i wady. Warto je poznać przed podjęciem decyzji. Jodła postoi raczej najdłużej, chociaż walory zapachowe jodły są jednak znikome. Świerk, polski świerk pachnący jest najbardziej intensywnie pachnący, później jest świerk tankujący, zielony i srebrny kaibab. No i później jeszcze mamy świerka serbskiego, który jest też pięknym drzewem, też w miarę pachnącym. Co ciekawe, choinki, które można kupić w Kaliszu, przynajmniej tu przy Podmiejskiej, przyjechały do nas aż z Pomorza. Tam jest odpowiedni klimat na ładną, zdrową choinkę. Gdzie choinka z importu w tym roku jest chora i no, ma dużo grzyba. Wybór jest więc duży, ale to przecież nie rodzaj drzewka tworzy atmosferę świąt, a to, z kim przy nim jesteśmy razem.
8,88 zł za kilogram żywego karpia. Taką ceną jeden z kaliskich supermarketów przyciągnął dziś mnóstwo klientów. W kolejce po świąteczną rybę stanęło kilkadziesiąt osób. Jak kształtują się ceny karpia w dużych sklepach? Piszemy o tym na portalu faktykaliskie.pl. Kończymy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 6 stopni na termometrach, ciśnienie bardzo niskie, 973 hektopaskale, wiatr umiarkowany z południa, noc ciepła, 8 stopni powyżej zera. Wtorek z przewagą chmur, ale około południa przejaśni się, maksymalnie 4 stopnie Celsjusza, ciśnienie nadal niskie, 986 hektopaskali, wzmoże się siła wiatru, wiać będzie z prędkością około 40 km na godzinę.